No i moi drodzy, szach, mat, dziewczyna zaręczona, udało mi się, cel osiągnięty, dziękuję, że byliście ze mną, dziękuję Pamela, że ty byłaś i będziesz do końca życia. Właśnie, jak to jest, wspieraliście Mateusza, bo jestem ciekawa. W ogóle jestem ciekawa, ale Mateusz nie pozwolił mi oglądać jeszcze tych filmów, także jeszcze no było... wiem tylko to, co się działo. No dobra, ale wiesz przecież... On nagrywał! Przecież wiesz o tym, że na pewno nie było łatwo, w szczególności, że skończyła nam się benzyna na autostradzie i już mogło nic nie wypalić, a mimo wszystko trzymaliście kciuki. Kto nie wie, o czym mowa, musicie pooglądać wcześniejsze filmiki. Od dzisiaj jesteśmy już prawie nowożeńcami. Ale patrzcie, jak jej pasuje ładnie. Bam! Słuchajcie, znajdujemy się w Las Vegas. Moi drodzy, jak widać, wspaniały napis Life is beautiful w tłumaczeniu na polski. Życie jest piękne. Także życie jest piękne i trzeba z niego korzystać. Co? Ale fajne, będę mógł sobie wsadzić spodnie. Zgadzamy się, matching. Jak wiecie, Las Vegas słynie z ogromnej ilości salonów gier, kasyn. W każdym hotelu tutaj, słuchajcie, jest takie wyposażenie, gdzie ludzie mogą sobie grać non-stop. I jest pełno gier, nawet nie wiemy, o co w nich chodzi. Woreczki! Większe woreczki! Nie trafiłam. Cztery kolory! Tor przeszkód! Jenga! Kubły! Jezus! Spróbujemy to rozkminić. O co w tej chodzi? Nie wiem. We're going to play a wonderful game called Who is your daddy? W tej grze chodzi o to, żeby sprawdzić, czy aby na pewno narzeczeństwo to był dobry krok w naszym życiu. Przejdźmy do gry. Znasz zasady? Nie. Jakie są zasady? Who is your daddy? Zasady są proste. Ty stoisz z jednej strony, odbijasz piłkę, a ja muszę z tej strony odbić. No i tak o. Jesteśmy do góry, tak? Tak. I jak ktoś nie odbije kuli, to znaczy, że... że zrywa. Idzie? Pomela znalazła pierścionek. Może to ja teraz ciebie poproszę. Nie zmieści mi się na palce. Pamela. Przeżyjmy to jeszcze raz. Mniej więcej tak to wyglądało. Dobra, te wszystkie gry odbywały się na czczo, więc... trzeba iść na śniadanie. Co sądzisz, kochanie? Żadna szama nie jest zła, szczególnie z rana. Już wiem, dlaczego go wybrałam. Bo jest niesamowitym poetą. A teraz zaczynamy śniadanie. Całkiem wypasione, muszę wam powiedzieć. Smacznego, Mateusz. Dziękuję. Ej, czemu mi swoje bułki rzuciłaś? Bo ja nie lubię. To co, ja lubię? Ty na masę. Nam, 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 nam. No i spójrzcie, to jest właśnie efekt wypicia kawy przez Pamelę. Czy to jest normalne? No nie sądzę. Czy to jest niezwykłe? Jak najbardziej. O, kofeina, koko. Run. Mateusz się śmiał, ale tak, kawa działa na niego. Ale żonglerka to nie jest nic niezwykłego, Mateusz. No teraz to tak. Nice. Słuchajcie, albo nie słuchajcie, ale moglibyście słuchać. Jak widzicie, Pameli tak bardzo spodobały się samochody, że postanowiliśmy jeszcze bardziej enjoyować nasz nasz pobyt w Las Vegas, bo ponoć wyjechać to, co? Trochę na miasto. Tu się stanie
Co mi przerywasz? Już się nie odstanie i zostaje tylko tutaj. Chociaż mam nadzieję, że zaręczyny nie zostaną tylko tutaj. Mateusz. Zostaną. Zaraz zostaną, jak tak będę się zachowywać i ci przerywać. No jesteś, też nie wiem. Kawę odstawiamy totalnie. Zastanawiam się jeszcze nad wodą, czy by cię nie skończyć. Także teraz myślę, że możemy przenieść się do tego, co miało miejsce wczoraj. Bo wyobraźcie sobie, że tak długi był wczorajszy film, tyle niespodzianek, że nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby nagrać odcinek, który będzie trwał 4 godziny. Więc teraz możemy przenieść się do panelki driverki z wczorajszego dnia, jej wspaniałych reakcji. Tak, chcę pokazać tym właśnie niesamowitym Lamborghietą. Z Lambożabką. Tak, wczoraj nazwaliśmy go Lambożabka. Także wczoraj mieliśmy z Lambożabką nie lada przygodę jeszcze po zaręczynach, także wróćmy tam i zobaczmy jeszcze tamten dzień. A dziś zastanowimy się nad wyborem nowego pojazdu, bo Mateusz miał więc. A to może zanim się przeniesiemy, damy wam możliwość wyboru, okej? Okay? Dobra? Zakłady El Variato. To zróbmy tak. Lambożabka odpada, biały sznycelek spoko, głosujcie. To jest 20 tysięcy łapek. Tutaj mamy GTR, 30 tysięcy łapek w górę. Ferrarietto. Matching ze spódnicą. Ile łapek? 40. 40 tysięcy łapek i nasze faworytki. Nie, czy jesteście gotowi? Czuć bębnienie, czuć bicie serca i moi drodzy, wow! 50 tysięcy, proszę i my... Dziękujemy wam bardzo serdecznie za głosy. My w tym momencie przenosimy się do wczorajszej panelki driverki. Okej, jeśli oglądacie nas nie od dziś, to zapewne wiecie, że panelka driverka to bardzo ważny moment dla wszystkich El Variato. Musimy spróbować, jak ta fura pracuje, jak się nią jedzie. Itp. Nic. Let's go! Gotowi? Do startu. Jedziemy do tego. Uwaga, El Variato! Lecimy tutaj! Czy on tak zabija? Ja! Jezu, to się dzieje naprawdę? Is it true? Oh my god. O matula! Matula! Nie jadę pod prąd, nie mów brzydkich słów na Pamelkę, driver! Waking up, feeling the taste of our fight last night. Breaking up, making a mess of an old goodbye. Dziwne, niesamowite, nie dość, że cabrio, to jeszcze Lambo zielone. What is going on? Juhu! Jedziemy na wycieczkę, bierzemy Lambo w teczkę, yeah! Co ja śpiewam? Teraz uwaga, wiozę się pomału wręcz. Nie wciskam gazu, nie trzymam nawet kierownicy. Mateusz chce zrobić ujęcia drona, więc ja w tym czasie zarapuję. God fucking damn it! Dla wszystkich naszych widzów El Variato kochanych, Lambo jadę tu i nie daję plamy. Woohoo! El Variato na to najlepsza ekipa. Nie boimy się ryzyka, nawet to Lambo nas łyka. Woohoo! Aha, pipa.
prostu nadal nie dowierzam. I jeszcze teraz jesteśmy na bulwarze w Las Vegas, gdzie jest pięknie, są super światła. Chyba zrobimy mini patrolowanie. Co ty na to? Co ja na to? A ja na to jak na Vegas, tato. O, widzę pierwsze miejsce do patrolowania. Pierwsze miejsce do patrolowania. Mateusz, ja ci muszę powiedzieć, że ty bardzo pasujesz do tego Las Vegas. Jesteś jak taki. No bo ja się specjalnie tak dopasowałem, bo ja wiedziałem, dokąd ja jadę. Ty nie wiedziałaś. Chyba, nie? Ej, zobacz, patrz. Dalej, zaczynamy patrolowanie. Jezu, co tu się dzieje? Patrolowanie El Variato. Co tu się dzieje? Patrolowanie El Variato. Patrzcie, wszyscy ludzie tutaj są w strojach. Jak oni to skomentujesz, Pamela? Oni wyglądają jak pacjenci, tak? O to no, chodzi. To chodzi. Jezu, i to są. O, pielęgniarki im coś podają w strzykawkach? Matko Święta, co to za pomysł? Słuchajcie, w aktach tego miejsca wyczytałam, że to jest Heart Attack Grill, czyli grill ataku serca, ze względu na to, że tu są najbardziej kaloryczne potrawy ever. To nie jest dla nas. To nie dla nas. I napisane to jest, że jak chcecie wysłać hej, to tutaj jest podany adres. Dobra, Pamela, musimy stąd uciekać. Nie zniosę tego. Nie! To nawet dla El Variato jest za dużo. My prowadzimy fitlovers.pl. Tam jest know-how. Słuchajcie, jest tutaj przejście dla pieszych, ale oni nie są gotowi nawet w Vegas na to, że ktoś na przejściu dla pieszych może spontanicznie wykonać jakąś ewolucję. A może, moi drodzy. Totalne El! Pamela uściąpione przybić! To miasto to jest totalne El Variato! Byliśmy już w Tajlandii na Nowym Roku Chińskim i myśleliśmy, że tam się naprawdę dużo dzieje, ale nie! Tutaj się dzieje! That's amazing! Teraz sprawdzamy kasyna, czy wszystko jest okej. Okay. Postaramy się odkuć za mandat. Ale zanim, to musimy coś zjeść. Już się napiłaś, co to za jedzenie. Powiedziałeś, że jeść, a później, a później pijesz jakieś słodyczki. A tam jakieś urodzinki. Nigdy nie umiałem tego robić. No shit. Kilka minut później. Słuchajcie, skończyliśmy właśnie jeść. Brzuszki są pełne, wypukłe, gotowe do tego, by zdobyć Las Vegas. Tutaj mamy przed sobą jakąś fajną maszynę, owocki, której trzeba wrzucić hajsiwo. Daj pan $1. Ej, czekaj, to ktoś kartę zostawił. Lorin. Czekaj, ciekawe, może ma jakieś punkty. 4000 punktów ma. Ty, znaleźliśmy kartę jakiejś milionerki. Idźmy ją oddać lepiej. No. To, ale zagramy czy nie? To już teraz nie rozumiem, o co chodzi. Nie wiem, my czynimy dobro, zwiedzamy, patrolujemy Las Vegas i znaleźliśmy kartę, trzeba ją oddać. Musimy oddać do pani i zapytać, o co chodzi. Czekajcie, sprawa jest poważna. You have 1000 points, it's equivalent to $1. Pamela, czyń dobro, oddaj te nasze wygrane miliony. Proszę pani, wygraliśmy milion, chcieliśmy oddać. No. I found the card. It's not ours, so I just. Okay. Yes. You're winning. Have a nice night. Miła pani, pewnie się cieszy, bo zarobiła dzisiaj 100 tysięcy. Ach, pamiętajcie, drodzy El Variato, trzeba czynić dobro, a nie zło. Mieliśmy już wyjść, jednak wypadła pewna sytuacja. Pamela po raz kolejny zgubiła czapkę El Variato, a to jest coś, czego nie można zgubić. I o to trzeba walczyć do końca. Dawaj czapkę. To elvariato.com. Musiałam przyjść po nią. Czasami już nawet nie chodzi o to, że to jest najlepsza czapka z najlepszych materiałów, najwygodniejsza, ale o to, że jest cieplusia. To jest czapka zimowa, ona ma być ciepła. Ale ja będę ją nosiła cały rok, bo ona jest ładna. No bo cały rok musisz mieć zgrzany kaszkiet. O, idziemy zatańczyć!
this moment that he knew. He fucked up. Nasza czorna! Run. Słuchajcie, życie naprawdę może być piękne, wspaniałe. Jeszcze 5 lat temu pamiętam, jak ta piękna, blond włosa niewiasta nie chciała ze mną być. Traktowała mnie tylko jako przyjaciela. Ja się o nią tyle czasu starałem, a teraz proszę. Pierwszy dzień i jest moją narzeczoną, także... Jesteśmy w Las Vegas, jeździmy jakimś Lambo. Yeah. Ja nie wiem, co się dzieje, ale... Pamiętasz o kolegach? Życie naprawdę może zmienić się diametralnie. Pamiętam o kolegach, pamiętam skąd pochodzę, pamiętam jak... Mieszkaliśmy w akademiku, jak ćwiczyliśmy razem na sali, pocieczałam. A to jest fajne, bo może wam się wydawać, że jak ktoś dopiero nas poznał, dopiero zaczął nas oglądać, subskrybować, to witamy. I taka osoba może się zastanawiać, kurde, oni to mają życie, oni zawsze tak mieli. A tak wcale nie jest, tak wcale nigdy nie było. I osoby, które nas znają naprawdę od lat, są w stanie to potwierdzić. I ilekroć spotykamy się z naszymi znajomymi, oni mówią, fuck, wy się w ogóle nie zmieniacie, jesteście dalej sobą, dalej jesteście tacy sami, a to dlatego, że słuchajcie, nam zawsze towarzyszyła i zawsze towarzyszyć będzie zajawka i przede wszystkim miłość. Ale motywacyjnie. No nie? Czas już chyba się pożegnać. Ja przynajmniej jestem tak zszargana emocjami, tak nie wiem, to jest taki stres z euforią, ze szczęściem wszystko połączone. Muszę się przespać chyba. No nadeszła na to pora, moja droga, nadeszła na to pora. Dzieci do no. Także dziękujemy wam bardzo serdecznie za oglądanie. A i dołączajcie do najszybciej rosnącej ekipy w Polsce, El Variato. Dziękujemy wam, że z nami jesteście. No mówiłem, nie przedłużać. Dziękujemy, wy o tym wiecie. El Variato. Bo się dzielimy tym cały czas. Trzymajcie się mądro. Dreams come true, yes you can, yes you can.